No moje pierwsze takie wrażenie po przyjeździe. Najpierw przekroczyliśmy w granicę i zatrzymaliśmy się na punkcie repatriacyjnym w Białej Podlasce. Z Białej Podlaski dostaliśmy skierowanie do punktu repatriacyjnego do Zgorzelca. W Zgorzelcu było 320 miejsc na roli po wsiach. No ale myśmy nie byli przygotowani do tego. Poprosiliśmy, żeby jeżeli jest możliwość, do miasta. I dostaliśmy skierowanie do Bolesławca, do obecnego dzisiaj mieszkania. No i także z początku wrażenie. Dużo zniszczonych budynków jeszcze było w Bolesławcu. W każdym bądź razie pierwsze wzięliśmy się za zagospodarowanie tego mieszkania, bo nic nie było, pusto. Jak żeśmy wysiedli w Tomaszowie z transportu, więc moja siostra tu już była z Pryniawora wcześniej i ona przyszła po nas, to już wiedzieliśmy, że gdzie nasz dom będzie. Żeśmy przyjechali wieczorem, to ja już w ten wieczór poszłam z siostrą do jej domu, bo to on był kowal, ten szwagier. Więc u niej się przenocowałam, a rano moi rodzice przyjechali, bo mieli dwa konie i uprząg mieli, wszystko. No i jak żeśmy już się osiedlili tam, w tym domu, to Niemcy byli. No a tatuś mój umiał po niemiecku mówić i zaraz się dogadali. No ale oni byli tacy smutni, dlaczego tu nasłali Polaków? I tak byli zatroskani bardzo. Ale ten Niemiec starszy mówi tak: Jakub, nie będziemy się wyprowadzać. My zostaniemy razem, będziemy gospodarować na 14 hektarach pola mamy i kawał lasu. Tak opowiadał ten Niemiec mojemu tatusiowi. No i już żeśmy byli tacy spokojniejsi. Ja byłam dzieckiem. Niecałe 6 lat miałam. Jechałam w wagonie bydlęcym. Luty, zima, mróz. 2 tygodnie ze Lwowa do Przemyśla jechałam, bo tory były zajęte przez wojsko. Więc myśmy dookoła jechali, przez Lublin do Przemyśla. Szukaliśmy, gdzie jest ten dom dziecka, a tam były w jednostkach wojskowych były punkty repatriacyjne i ta kobieta, która mnie przywiozła, szukała miejsca, gdzie są dzieci i zakonnice z tego domu dziecka ze Lwowa. No i znalazła i przeszliśmy. Mostu nie było, zerwany, pontonowy most był. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Wieźli. A jak przyjechałam do Bolesławca, to od razu siostra mnie zaprowadziła do Muzeum Kutuzowa i na Grodziec, żeby pokazać okolice. Bo ona tu już mieszkała jakiś czas, więc znała te okolice i no, podobało mi się. Pociąg Ciuchcia jechał do Grodzca. Pierwsze wrażenie, jak my przyjechali tu do Bolesławca, na stacji Bolesławcu, to było gdzieś koło godziny 12, może pierwsza. Zatrzymali ten transport cały na dworcu kolejowym. Były takie trochę poniszczone te bloki po wojnie. I pierwsze wrażenie to dostaliśmy tam, gdzie teraz jest poczta. Tam był PUR, tak zwany Powiatowy Urząd Repatriantów. Dostaliśmy czarnego chleba, takie kwadratowe brytwanki, to były tak jak wojskowy chleb, ciemny taki, i marmolada, i pastę z ryby. To było pierwsze wrażenie, że taka pasta jeszcze istnieje, my tego w życiu nigdy nie mieli. To były i głowy, i ogony, co tylko na świecie tam w tej paście. Staliśmy gdzieś koło 3-4 godzin, bo trzeba było napoić krowy, konie. Później nas przepchnęli do Zebrzydowy i już było ciemno. Zostaliśmy w wagonach na noc. Rano
budzimy się, patrzymy się, co to? Na Sybir nas wywieźli, w koło ruskie wojsko. Coś tu niewyraźnie. Tu nie, to Sybir nie, to krematorium, bo takie kominy widać. Straszne rzeczy, co to może być? Ludzie nie chcieli w ogóle wychodzić z powrotem. Z powrotem do Bośni i koniec, nie ma rady. No i jakoś pomału te ludzie zaczęły wychodzić z tych wagonów. Część była wyznaczona już do Mielikowa, do Gościszowa, część do Nowogrodzca, ale jeszcze były wszędzie niemieckie rodziny. I my dostali przedział w Nowogrodzce na Kolejowej. Tam była taka gospoda, była jeszcze rodzina niemiecka. Była taka Greta i Hilda, dziewczyny. I starsza pani, i Josip Gaszper się nazywał ten gospodarz. Od momentu przyjazdu to po prostu trzeba powiedzieć rozczarowanie za rozczarowaniem, załamanie za załamaniem, a to wszystko się zaczęło już po wyjściu z dworca kolejowego, kiedy mieliśmy się zgłosić do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, no to widzieliśmy Bolesławiec. Bolesławiec, który w zasadzie był jedną, że tak powiem, jednym zbiorowiskiem gruzu, domy wypalone, ulice jeszcze nie wszystkie odgruzowane, ulica Mickiewicza, połowa to było niezamieszkane, wiatr hulał, bez okien, bez drzwi. Już nie mówię o rynku, bo w rynku stały zaledwie 3 czy 4 kamienice. Reszta była, wszystko była w gruzach. Więc to optyczne, to wizualne wrażenie były, że tak powiem, przygnębiające.